sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Tak jest. Z nami Filip Page przed bramą KSW 67. Filip Page nie pęka na robocie. Zastanawiałem się, ile się zastanawiałeś, kiedy padła propozycja wskoczenia na zastępstwo. How long did you hesitate before taking the offer from KSW, knowing that you have other fights scheduled? Was it hard for you to decide? No. Not hard. I know 5 weeks before this event, but I'm already in fight camp. The 1 week after KSW, I have a fight, and I canceled that fight and come here and fighting KSW. Likewise. Nie była to dla mnie trudna decyzja do podjęcia. Ja i tak byłem w sztosie treningowym, przygotowywałem się do innej walki, która miała mieć miejsce tydzień po KSW. Natomiast kiedy przyszła oferta z KSW, to z miejsca po prostu tamtą odrzuciłem i przyjąłem tę. Jestem zadowolony z wyboru. W ostatnim pojedynku mierzyłeś się z rywalem, który był kompletnie inny stylistycznie, no bo Rutek to jednak zapaśnik, chociaż w klatce udowodnił coś innego, ale wydaje mi się, że to jest pojedynek, w którym będziesz mógł się zupełnie otworzyć, bo Dawid Śmiałowski to jest po prostu Stójkowicz tak jak ty. Your previous fight was typically versus a wrestler, even though it ended up with a high kick. But this time you're facing a typical striker, which could be a good for you, I assume. Yes, but I fight last time with a typical wrestler, but he knocked out me, you know. Yeah. And but that is part of the game. First time after 20 and I don't know how many fights. First the real shot in head and I fell down. But in that fight I come in with very dangerous injury, but you know, I have family, I must fight for them, and that's normal. But now I have a stand-up fighter in front of me, and we have tomorrow I will show what we have for him, and I train with very good fighters, top-level fighters, and I've been in America, in American top team, and tomorrow you will see what we prepare. Rzeczywiście moja ostatnia walka była z typowym zapaśnikiem, no ale wiecie, jak się skończyła, zostałem znokautowany. Pierwszy raz po 20 paru walkach w mojej zawodowej karierze zostałem znokautowany czysto high kickiem. No takie rzeczy również się zdarzają, po prostu dostałem i upadłem, nie ma co się dłużej nad tym zastanawiać, no takie jest MMA. Teraz z kolei będę stawał w szranki z typowym Stójkowiczem, ale ja też naprawdę bardzo dobrze się przygotowałem, byłem w Ameryce, na Florydzie, w American Top Team, sparowałem i trenowałem z naprawdę topowymi zawodnikami z całego świata, więc ja również jestem bardzo dobrze przygotowany także na stójkę. Twój rywal nigdy nie przegrał zawodowego pojedynku. Czy w związku z tym ciężej się przygotować do takiego rywala? Mm-hmm. Your opponent was never beaten in his pro career. His record is 8-0. Is it kind of impressive for you and is it hard to prepare for such opponent? For me it's... He have 8-0, but for me that's... it's nothing, you know. I'm fighter, and I have three times more fight than him, and I'm preparing for one very, very tough fighter, and no problem for me. That zero. I think tomorrow will be changed here. His result. Kompletnie, naprawdę kompletnie nie robi to na mnie żadnego wrażenia. Ja jestem tak doświadczonym zawodnikiem, mam trzykrotnie więcej walk w rekordzie stoczonych niż on wszystkich razem. Także to ani mnie nie straszy, ani mnie ziębi, ani nie grzeje, nie imponuje mi w żaden sposób i myślę, że jutro ten jego rekord się zmieni. Wczoraj w trakcie Media Dayu powiedziałeś, że gdzie Dawid Śmiałowski chyba jeszcze nie jest ta liga na KSW, czym jak potem sam on powiedział, bardzo go zdenerwowałeś i on teraz czuje się jeszcze bardziej zmotywowany. Co ty na to? Yesterday during the interviews you said that his level is not KSW level and he heard it, and after that he responded that he's even more angry and he'll teach you a lesson. It's not correct. Okay, he's angry, and tomorrow we will see in the cage who is angry, who is not, and for me it's the one.
he's the only fighter, who, only one more fighter who I will fight. No tutaj reakcja Filipa jest bardzo wymowna, bo po prostu go rozbawiło i Filip zaznaczył, że no dobrze, no zobaczymy, kto będzie jutro w klatce bardziej zły, a kto mniej. I tak naprawdę dla mnie to jest kolejny z wielu, wielu zawodników, z którymi będę mierzył się w MMA i tyle. A spodziewałeś się, że Dawid się tak zachowa podczas ceremonii ważenia? Chociaż ty zignorowałeś go totalnie, ale te jego pięści gdzieś zostały przystawione do twojej twarzy. Did you expect his behavior during the face-off when he was just, you know, touching you and having the intense stare down? Did you expect that? I'm not seeing his waiting before, you know. One more time, I will say, it's for me, he's fighter. Come in big on big stage, and I spar. I must say one more time. I spar with the best fighters in Poland, with Mateusz Gamrot in this camp, and he sent me some words. Doesn't matter for him, you know. The opponent. That's it. Nie śledziłem wcześniej tego, w jaki sposób Dawid zachowuje się podczas ważeń, więc nie wiem, czy to było dla niego typowe, czy nie. Ale no, muszę tutaj powiedzieć, że no, naprawdę Dawid jest dla mnie po prostu jednym zwykłym zawodnikiem. Teraz, kiedy byłem w ATT i sparowałem na przykład z Mateuszem Gamrotem, który do teraz wysłał mi słowa otuchy, no to dla mnie no, nie ma znaczenia, jak wielkie straszaki Dawid w moją stronę wysyła. Ciężko nie zadać tego pytania, co z tą wagą się wydarzyło, że nie udało się w limitu zrobić. What's with the weight cut? Why did you not make the weight? We take the fight like I say one week before when I must fight, and in sauna it's 55 degrees and that's not enough for sweating, you know. And yesterday it's, everything's good, everything's kilo go down and everything's good, but in the morning when we need the hot sauna, you know, and 100 degrees, we don't have that. Only because that. But, I don't know why I don't go, but I think low level of sauna, you know, and 55 degrees is not enough for weight cut. Więc Filip wymienił tutaj dwa czynniki. Prawdopodobnie pierwszy z nich to, że miał tydzień mniej tak naprawdę na zrobienie tej wagi, biorąc pod uwagę, że przygotowywał się na inne zestawienie tydzień później, ale jednak jest to te 7 dni. Druga rzecz z kolei to niewystarczająco gorąca sauna, która w hotelu, której temperatury wynosiła od 55 do 60 stopni, co nie jest wystarczającym nagrzaniem, żeby móc wypocić tę wodę i po prostu doprowadzić do jakiegoś odwodnienia, do spuszczenia tej wagi. I Filip powiedział, że czuł się bardzo dobrze, że nie było takich problemów stricte medycznych lub tego, żeby się zatrzymał, tylko że po prostu jakby warunki saunowe no, nie pozwoliły na to, żeby wypocić się na czas. Wchodzisz prosto z obozu przygotowawczego, ale jednocześnie mimo wszystko wchodzisz na zastępstwo, a mimo to jesteś faworytem według bukmacherów. Czy gdzieś tam cię to zaskakuje? Mm-hmm. You come into a short notice and you come here instead of a different fighter, however, you are a favor in odds while David is underdog. Are you happy because of that? Like I say, I'm a fighter, I fight with everybody, with anywhere, anytime, anybody, and for me it's no problem, you know, and underdog or favorite fighter, but tomorrow we will show everything, you know, and some people who look on that the underdog and the favorite know mental preparation and everything. And I fight only with the best fighter in KSW, I think, with champions, and I lose for him, but I fight with the best. Now Saladin is a champ. Now Rutek is challenger. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. But for me it doesn't matter.
Ja jestem po prostu zawodnikiem MMA i moim zadaniem jest walczyć z ludźmi i naprawdę dla mnie żadne znaczenie ma to, czy ktoś jest underdogiem, czy jest w pozycji faworyta. Kompletnie naprawdę mnie to nie interesuje. Moja dewiza, zresztą jest już ona znana tutaj w Polsce i nie tylko, że ja po prostu walczę anyone, anytime, anywhere, czyli z każdym, wszędzie, o każdej porze i myślę, że to dobrze do mnie pasuje i że ja udowadniam to. Może faktycznie mój rekord nie pokazuje nie wiadomo czego, ale myślę, że udowadnia to, że ja naprawdę mogę walczyć z każdym. Walczyłem już z Saladinem Parnasem, walczyłem z Rutkiem, oni teraz walczą o pas. No to jest naprawdę top topów, myślę, że nie ma się czego wstydzić. Zamierzasz zmieniać swój styl, czy nie? Czy będziesz tym samym Filipem Pejiczem, który nieważne, czy wygrywa, czy przygrywa, ale zawsze daje kapitalne walki, jest blisko bonusów? Are you willing to change your style someday and be more like picky when it comes to fights, or you want to be the same Filip Pejic anytime, anywhere, anyone? Tomorrow we will show something and something new and jutro możemy zobaczyć coś nowego. Dziękujemy. Thank you so much.